mam w planie zrobić coś takiego jak duszenie, tak zwane duszenie patrycji w sosie własnym. Dla każdego kucharza będzie to wspaniały przepis. Jak będziesz naprawdę poświęcisz życie, no to osiągniesz sukces. One nawet śmieją się moje dzieci ze mnie, że ja nie umiem krzyczeć na nie. Brat też mi dał troszkę takiej energii, pokazywał tą, wytyczał tą drogę. W wieku prawie 50 lat można się jeszcze turlać na macie. I mogę walczyć, co prawda, z Gregiem Collinsem albo z innymi celebrytami. Dzisiaj wpadłam w odwiedziny do byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, który na punkcie sportu ma niezłego świra. Człowiek przepełniony pozytywną energią, który zaraża uśmiechem. Piotr Świerczewski. Dzień dobry. Bardzo się cieszę z tego spotkania, bo wiesz, ty masz taki wewnętrzny spokój, którego w ostatnim czasie bardzo mi brakuje. Powiedz, jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę energię? Najprościej powiedzieć, że z gór. Chociaż wiesz, my w Nowym Sączu góralami takimi wielkimi nie jesteśmy. Ja na co dzień mieszkam mimo wszystko w Warszawie, ale myślę, że poprzez właśnie ten sport ja uspokajam się poza jakby areną, w której występuję, a tych aren jest wiele, a na arenie staram się skoncentrować i wyżyć. Arena może być piłkarska, może być treningowa, ring bokserski, treningowa mata dla zapaśników, ewentualnie kort tenisowy i tam staram się wyżyć i tam mieć tą energię taką, wykorzystać energię sportową, a poza tym raczej jestem spokojny, wyciszony, nawet śmieją się moje dzieci ze mnie, że ja nie umiem krzyczeć na nie i one się nie mogą przestraszyć, jak tata krzyczy. Jesteś takim łagodnym barankiem raczej na co dzień. Z postaku barana, bardzo dążący do celu, ale generalnie łagodny. Ale to widać, tą determinację w życiu, bo czego się nie złapiesz, tak naprawdę robisz wszystko na 100% i osiągasz sukcesy. Staram się, ale nie zawsze mi to wychodzi. Wygląda to też tak w życiu, że no wiesz, nie mamy wszyscy predyspozycje do każdego sportu, jako ludzie. Wiemy dobrze, że skoczkowie narciarscy muszą być niscy, szczupli, bardzo letcy w tym, bo jak latają gdzieś tam w tym powietrzu, to nie mogą mieć tej wagi do latania. Piłkarz, inne predyspozycje, człowiek do pływania, pewnie te barki się rozwijają, czy duże dłonie, no nie wiem, żeby mieć jak wiosła, inne predyspozycje. Ale człowiek dążący do celu i starający się bardzo, i który poświęca swój wolny czas, życie pod to, żeby osiągnąć sukces i naprawdę jest sfiksowany, ja dzisiaj przytaczam taki przykład Roberta Lewandowskiego, to naprawdę osiągnie ten sukces. I ja nie osiągnąłem taki jak Robert, ale tam swoje sukcesy życiowe mam, sportowe oczywiście, to mam na myśli. I teraz nawet jak gram sobie gdzieś z kolegami na podwórku, w piłkę nożną czy w tenisa, mimo wszystko zawsze chcę wygrać. Nie mam tych umiejętności co kiedyś, nie jestem tak samo szybki, zdeterminowany, może nie mam tej samej techniki, ale staram się wygrać, bo to się ma w głowie. Jak chcesz osiągnąć sukces i chcesz dążyć do celu, to dojdziesz. No tak, nieraz powtarzasz w wywiadach, że jak już grasz, to żeby wygrać. I to jest twój cel, żeby nie robić na odwalsie byle jak, tylko faktycznie już na 100% wchodzisz w dany temat. Jak możesz wyjść na kort tenisowy, czy na matę, czy na, nie wiem, biegnąc, rywalizując w biegach, żeby wyjść i z nastawieniem, żeby nie wygrać. Nawet na nartach czasem jeżdżę, nie jestem wyśmienitym narciarzem, ale potrafię nieźle jeździć, to też rywalizuję z tymi narciarzami i od samego początku podchodzę z taką determinacją, że dam radę, a potem się okazuje, że 3 sekundy różnicy, co to jest bardzo dużo, 3 sekundy, wiesz, to jest przepaść, można powiedzieć, więc... Ale determinacja moja jest niesamowita, to jest taka żyłka sportowca, może wpojona gdzieś od rodziców, od ojca, który był też, chciał być sportowcem i nie był tym sportowcem, a przekazał to swoim dzieciom, bo no mój brat również był reprezentantem Polski w piłce nożnej. No właśnie, o to miałam pytać, czy wzorowałeś się na swoim bracie? Brat też mi dał troszkę takiej energii, pokazywał tą, wytyczał tą drogę. On był w Sandecji, potem poszedł do Wisły Kraków. Dla mnie to było wow, no grałem w Ekstraklasie, prawda? A ja byłem w Dunajca, poszedłem do GKS-u Katowice, a potem nasze drogi się zeszły właśnie w Katowicach i razem graliśmy przez bodajże 3 sezony w Katowicach.
No, piłka nożna jest twoim życiem, ale w ostatnim czasie oddałeś kawałek serducha sztukom walki. Free Fight Federation, od razu walka zakończona sukcesem, bo podczas tej gali, gdzie walczyłeś z Gregiem Collinsem, wygrałeś co prawda na punkty, ale pokazałeś, że jednak... W wieku prawie 50 lat można się jeszcze turlać na macie. No tutaj u ciebie tak naprawdę ten wiek w ogóle nie jest widoczny, bo ty masz umysł młodego człowieka i to po tobie widać, że ty cały czas idziesz do przodu, ciągle jest ci mało, bierzesz udział w różnych programach, które też są powiązane ze sportem. I jak było przed walką z Gregiem? Czy czułeś się zagrożony, nie byłeś pewny swoich umiejętności? Jak w ogóle wyglądały te treningi? Ja powiem ci tak, udało mi się trafić do bardzo fajnej sekcji, co jest bardzo ważne w przypadku każdego sportu, bo możesz być piłkarzem, tenisistą, trafisz do marnej szkółki piłkarskiej, tenisowej, nie wiem, zapaśniczej, to też marnie się nauczysz. Ja trafiłem do bardzo dobrej szkoły, gdzie właściwie trenują chłopaki, mistrzowie różnych federacji. Nawet trenuje z nami chłopak, który Oleksiejczuk, który walczy w UFC, czy to jest najwyższa półka sztuki walki. Mi się wydawało, że to będzie takie dosyć proste, nie? Że wejdę i silny jestem, to dam radę. Co się okazało bardzo mylne, bo ci zawodnicy, ci moi koledzy, no są bardzo silni, oni trenują to po 20 lat i nie wyglądają na jakieś, nie trzeba mieć wielkich mięśni, trzeba być tak wytrenowanym, trzeba taką znać technikę, jak wyjść obronną ręką z różnego rodzaju trudnej sytuacji i oni naprawdę pokazali mi kawałek wielkich możliwości, jakie człowiek może się uczyć, jak może nauczyć się judo, zapasy, bo to są różne sztuki walki, i boks, i karate, i kopnięcia, i tak dalej. Ja nawet nie umiem fachowo powiedzieć, jakie, bo się aż tak nie znam, ale uczę się od nich pilnie i mogę walczyć, co prawda, z Gregiem Collinsem albo z innymi celebrytami. Do ich poziomu prawdopodobnie już nigdy, no raczej na pewno już nigdy nie dojdę, no bo już jestem troszeczkę wiekowy i pomimo mojej upartości i determinacji to nie mam szans, bo oni trenują od dziecka przez wiele, wiele lat. Ale do czego zmierzam? Tutaj chcę powiedzieć o tym, że każdy z młodych ludzi, jeżeli będzie trafi do dobrej szkółki, będzie miał tą determinację, to ich będzie bardzo chciał, to osiągnie ten sukces. Nie wiem, jaki sobie ten sukces postawi, czy być zawodnikiem ekstraklasy, czy być zawodnikiem Bayernu Monachium, ale jak będziesz naprawdę poświęcisz życie, no to osiągniesz sukces. Ale dobra szkoła jest bardzo ważna. Uczyć się od najlepszych, po prostu. Dokładnie. Ja do takiej szkółki trafiłem. Uczyłem się przez 3 miesiące, tu jest puchar z Gregiem. Tylko, że też nie oszukujmy się, Greg to nie jest jakiś wybitny zawodnik MMA, który nie wiadomo, co potrafi. No dla niego to też jest nowość tak naprawdę. Tak, ale on już podobno parę lat trenuje, a ja 3 miesiące, więc bardziej nastawiłem się na moją siłę, taką kondycję i siłę, niż na technikę, wykluczanie. To są specjalne takie techniki, jak odepnąć przeciwnika, jak mu złapać za głowę, żeby on nie mógł się podnieść. No tam przyduszałeś go w pewnym momencie. Ale nie miałem tego zrobić, bo powinienem to zrobić, jakbym to zrobił technicznie dobrze, to powinien się poddać. A ja się próbowałem go dusić. On mądrze schował brodę i nie dał się jakby udusić, a ja nie umiałem fachowo podciągnąć bardziej rękę, żeby tak złapać i tak założyć taki krawat. Nie miałem tego zrobić, myślałem, że na siłę. A na siłę to się człowiek tylko wypompuje i tak. Znaczy ten tlen, który z mięśnia jakby się rozejdzie i potem nie masz siły. Nie? Czyli takie detale. I też ważny jest ten oddech, ten tlen. Tak, niesamowite, ważne detale, których ja nie umiem i cały czas się uczę. Ale jest to taka trochę moja nowa przygoda. Tak jak zauważyłaś, pewnie, bo jesteś przygotowana, byłem w jakimś programie agent, byłem w jakimś celebryty też. Tak. Dla mnie to jest przygoda, jedna wielka takie spróbowanie swoich sił w innej dyscyplinie sportowej. Ty wiesz, jak fajnie sobie nie wyobrażasz, na samym początku wychodziliśmy na wieżę 10-metrową i ja patrzyłem z góry i ja normalnie... Ja widziałam, jak ty to zrobiłeś, stanąłeś na rękach, tak, salto, na samym początku to jest niesamowite, to człowiek boi się podejść
do tego końca i nawet na nogi nie stać. Po kilku miesiącach treningów, od skakania do takich suchych, suchy basen to są gąbki z jednego metra, z trzech metrów, pół salta do tych gąbek, coraz więcej, coraz potem do wody, przekazywanie. Potem po trzech miesiącach staniesz na rękach, zrobisz salto, wiesz, rozłożysz. Nie zrobię tego jak prawdziwy skoczek do wody z punktu widzenia technicznego, jakieś tam not nie dostanę 10-10, ale za 3 miesiące masz taką frajdę, jak wpadasz do tej wody, jak ci wszystko wychodzi. To jest coś niesamowitego. I tak samo biorę jako przygodę właśnie moją teraz przygodę z właśnie ze sztukami walki. Cały czas spoglądam na ten puchar, bo to jest jedyny mój puchar, bo tylko jeden raz walczyłem. Namawiałem naszego tutaj sądeczanina Maćka Korzyma, żeby sprawdził się ze mną troszkę w boksie. Ale jak będziesz miał ochotę, nie wymiękł, nie miał czasu po prostu, okay. No, ale mamy, przed nami będzie taka mała treningowa walka sparingowa, ale jak będziesz miał ochotę, no to ci pokażę, spróbuję ci pokazać, nie wiem czy tak fachowo, jak to robią prawdziwi zawodowcy, ale jak się bronić, jak wykluczyć zawodnika, jak go podciąć, oczywiście wszystko bardzo bezpiecznie, tak jak to się robi na treningach. Znajdujemy się na sali treningowej, gdzie czeka mnie ostry wycisk. Znaczy taki ostry, to zobaczymy. Mam w planie zrobić coś takiego jak duszenie, tak zwane duszenie Patrycji w sosie własnym. Dla każdego kucharza będzie to wspaniały przepis. No to wiemy co dzisiaj na kolację. Zapraszamy! Teraz musisz mnie tu wcisnąć. Ja się boję, że ja się poddam.